A jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o wiercenie otworu pod pneumatykę, czyli pod zasilanie gazowe w kolbach drewnianych, w zasadzie wystarczy wywiercić w tym miejscu otwór, bo trafimy od razu do przewodu, w którym montowana jest ta śruba w oryginale. I na dole możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy się przewiercić w tym miejscu, na wylot w ten sposób, wiertłem. Jeśli wężyk jest czwórka, to wystarczy wiertło 4,5, żeby tam na ciasno lekko to wchodziło. I wężyk puszczamy wtedy tędy i wychodzi tutaj. Natomiast jeśli mamy dobrą zaślepkę, to wystarczy, tu już mam wwiercony otwór, widać. Natomiast jeśli mamy zaślepkę na kolbę, na dół, tutaj wchodzi śruba mocująca zaślepkę, to możemy w środku zaślepki, w tym miejscu, wywiercić sobie też otwór 4 lub tam 6 mm, zależy jaki tam chcemy wężyk, możemy te czwórkę w oplocie i tak dalej. I tędy prosto wychodzi w dół. Używałem wężyka wychodzącego w ten sposób, jest w miarę wygodnie, zwłaszcza jak się ma rega umieszczonego na kolbie. Odkąd używam butli i mamby, to wygodniej mi jest, gdy po prostu wężyk wychodzi w ten sposób. On wystaje tutaj na... zresztą wam pokażę zaraz, momencik. Wezmę sobie jedno z innych wioseł, bo akurat wioseł u mnie dostatek. O! Tutaj macie przykład kolby z wyprowadzeniem, to jest akurat samoróbka, wyprowadzenie na skos, czyli rega można sobie spokojnie umieścić tutaj na kolbie w jakimś tam pokrowcu czy czymś, ewentualnie też na mambie. Jest to w miarę wygodne, nie przeszkadza w niczym. Natomiast... W moim wieśle wyprowadzone jest to przez oryginalną zaślepkę. Kiedyś był tu poprowadzony wąż 6 mm, więc otwór po prostu jest 6 mm, ale to nic nie przeszkadza. Wąż czwórka w oplocie z szóstki bardzo ładnie się też sprawuje. Nie przeszkadza to w trzymaniu repliki. Po prostu wężyk sobie tu jest, szybko złączka i ok. Osobiście preferuję ciemne kolby. Lubię ciemne kolby. Ale ktoś jak woli jasny, to nie stanowi. W wojsku było często tak, że karabin miał jasną kolbę, ciemne okładki. Bardzo często były okładki właściwie w różnych odcieniach. Jedna jasna, druga ciemna. Nie patrzono na to. A to jest moja nowa optyczka, znaczy półroczna w zasadzie. Jest to 1P21 minuta, wersja prototypowa z lat 90. Straszny kloc, ale fajna jest. Okej. Okay.